głupio się mówi o własnej matce, szczególnie, że matka nie znosiła żadnych tego typu akademiku ku czci. No ale coś wypada mi powiedzieć, czy też wam opowiedzieć. Na sali jest dużo studentów, są też nasi licealiści z liceum filmowego, no więc może nie będziemy, że tak powiem, opowiadać o różnych dokonaniach mojej mamy, tylko wam jakby opowiem, dlaczego ona w moim przekonaniu była ważna dla kina i ważna dla mnie także. Otóż wiecie, myślę, że można by ją o trzema cechami określić. Po pierwsze, to była niewątpliwie bezkompromisowość i uczciwość. Po drugie, to był zdrowy rozsądek. A po trzecie, to był absolutny brak tolerancji dla idiotów. I jakby z tych trzech rzeczy ona jakby zbudowała swoją pozycję zawodową. Myślę, że to matka zaraziła mnie miłością do kina, tak jak ja teraz próbuję i was zarażać, bo ona kino kochała, ale kino nie tylko jako film, ale myślę, że jeszcze bardziej kochała tych, którzy ten film robili. Ona kochała twórców. Kochała twórców niezmierną miłością. Czasami bywałem o to zazdrosny, jak każde dziecko. No bo jednak ten film był ważny, ci ludzie byli ważni. Andrzej Wajda był ważny. Ludzie, którzy tworzyli w zespole X filmy, byli ważni. Bardzo, bardzo ważni. No więc z jednej strony dla dzieciaka było to czasami ciężkie. Z drugiej strony wspaniałe, no bo poznałem dzięki niej niezmiernie ważnych i świetnych ludzi. I wiecie, ta miłość i ten zdrowy rozsądek się objawiały mniej więcej tym, że ja wielokrotnie słyszałem Andrzeja Wajdę, który mówił: Basiu, co my zrobimy? Basiu, co my teraz zrobimy? No i Basia wymyślała, co zrobimy, a kiedyś nawet usłyszałem takie zdanie: Basiu, on leży. Teraz wam opowiem, kto leżał. Otóż to było w Paryżu, kiedy Wajda kręcił Dantona. Ja też tam byłem. W Polsce był stan wojenny, a tutaj w Paryżu oni robili film, który w jakiś tam sposób też opowiadał o dyktaturze, o rewolucji, o strasznych historycznych rzeczach w szerszym, powiedzmy, wymiarze. A leżał wtedy Gérard Depardieu, największy wtedy gwiazdor francuskiego kina, można powiedzieć, że Bóg francuskich aktorów. Leżał, a było rano, a Depardieu był pijany. No i teraz to się zdarza aktorom i gwiazdom. Natomiast problem polegał na tym, że tego dnia Depardieu miał jako Danton, bo grał tytułową rolę, zostać odwieziony na szafot. No i miał zostać odwieziony na ten szafot ulicami Paryża, które specjalnie dla tego filmu były zamknięte. Były setki statystów przebranych w kostiumy. No i z leżącym aktorem raczej było trudno to nakręcić. Margaret Menegosko, producentka francuska, szefowa produkcji z francuskiej strony, uciekła natychmiast, bo wiedziała, że to się dobrze nie skończy. No a matka po chwilę pomyślała, rzuciła papierosa i mówi: po pierwsze, dajcie mu więcej wina, to wstanie. Tak się stało, na chwilę wstał. A po drugie powiedziała: a teraz przywiązać go. I w ten sposób największa gwiazda francuskiego kina została przywiązana do wózka przez kierowniczkę produkcji. I to jest w filmie. On jedzie na szafot Depardieu, głupio się uśmiechając macha do tłumu, bo tylko tyle mógł zrobić, był przywiązany. Wajda powiedział: to wspaniałe, to jest naprawdę wspaniałe, on do końca gra, że go kochają. Ja myślę, że on grał, bo myślał, jak się nazywa.
No i ale w ten sposób ta scena weszła do filmu i została uratowana, tak? No bo to były te proste, to były te proste rozwiązania i te jakby te proste działania. Ja myślę, Macieju, że Depardieu do tej pory to ma, że macha do wielu osób i chce być kochany. Nawet, tak. Nawet przez Putina. Po polsku mówi się o nim Dupardieu, a po rosyjsku Jopardieu. No tak, to prawda. Ale przy tym samym filmie pamiętam jeszcze jedną scenę, którą widziałem jako gówniarz. Co ja tam robiłem, to wam powiem za chwilę. Grali w tym filmie także inni wspaniali aktorzy, między innymi Andrzej Seweryn i Angela Winkler. Angela Winkler, przepiękna niemiecka aktorka, może ją pamiętacie z Blaszanego Bębenka, kobieta postawna i grała po niemiecku. W związku z tym, jak miała spoliczkować w tej scenie Andrzeja Seweryna, no to chciała go spoliczkować. Słuchajcie, to było niesamowite, ponieważ Seweryn się w jakiś sposób zawiesił. W momencie, kiedy Angela próbowała go uderzyć, za każdym razem łapał ją za rękę. I to było silniejsze od niego, to nie była zła wola. Po prostu nie był w stanie tego wytrzymać. Za każdym razem ona robiła zamach, on bach, złapał ją za rękę i nie dawał się uderzyć. No, biła po niemiecku, to inna sprawa, ale powinien to zagrać. Dobra. Wajda zaczął tupać nogami, zaczęło narastać no, pewnego rodzaju napięcie na planie. Poszedł oczywiście do matki, co my zrobimy. Matka mówi, dobrze. Porozmawiała przez chwilę z Angelą i powiedziała mu tak. Słuchaj, jak on cię złapie jeszcze raz za rękę, jak cię złapie za prawą, przypieprz mu z lewej. Ta scena jest w filmie. Słuchajcie, Seweryn mówi, nic takiego, ja już wszystko wiem, już się uspokoiłem, dam się uderzyć, ale oczywiście dasz się uderzyć i tak dalej. Wymienili krótki dialog, Angela się zamachnęła, próbowała go trzasnąć, oczywiście złapał ją za rękę. I w tym momencie dostał z lewej tak, że aż mu się poruszyły szczęki, musiał zobaczyć gwiazdy. Wajda był zachwycony. W związku z tym... No to także jest coś o kierownikach produkcji. Witamy Janusza Kijowskiego. Chodź do nas, kochany. Zapraszamy cię, Januszu. Chodź tu do nas, kochany, wspaniałego reżysera z zespołu X. Słuchajcie, o tych wszystkich anegdotkach i o tym wszystkim, co matka robiła, jakby ja opowiadam dlatego, bo potem macie tu podobno dyskutować o roli kierownika produkcji, o tym, jak się zmieniła i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że takie rzeczy coś wam też na ten temat powiedzą. Wiecie, byłem świadkiem jeszcze jednej historii, dlatego mówiłem o tym, jak bardzo matka kochała kino. Otóż kiedyś, już byłem wtedy studentem szkoły filmowej, przyjechałem na Chełmską do matki biura i tam właśnie trwała kłótnia, czy też rozmowa z dwójką młodych twórców. Jeden to był reżyser, drugi operator. No i matka strasznie przeklinała i powiedziała, że to jest w ogóle wszystko, czego oni chcą, jest niemożliwe, bo czego oni chcieli? Otóż oni chcieli utopić czołg. Chcieli utopić czołg, ponieważ uznali, że utopiony czołg będzie bardzo ważny dla filmu, który robią. Pewnie tak było. No ale matka oczywiście dostała szału, ponieważ utopić czołg to znaczy nie tylko wrzucić go do jeziora, ale po pierwsze na tamte czasy należało to w jakiś sposób sfilmować, żeby w ogóle coś było widać. Woda w jeziorach jest nieprzezroczysta. Po drugie, trzeba było ten czołg przewieźć, to załatwić w ogóle czołg, tak? Potem go przewieźć, to była ogromna operacja logistyczna. Wiem coś o tym, bo teraz też próbujemy nakręcić film, gdzie jest potrzebny czołg i idzie nam opornie. Więc to po prostu była ogromna operacja logistyczna. No ale panowie na to mówią, ależ przecież ten czołg jest taki ważny, to będzie wspaniałe dla filmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Matka mówi, dobra, zobaczę, co się da zrobić, ale w ogóle na nic nie liczcie. Słuchajcie, miesiąc później przyjechałem znowu do Warszawy odwiedzić moją mamę w biurze i akurat trafiłem na tą samą dwójkę twórców. I rozmowa wyglądała tak. Matka mówi, no chłopaki, załatwiłam wam ten czołg. A oni popatrzyli na siebie i mówią, jaki czołg? Tak naprawdę z tego wszystkiego, czego ja się gdzieś tam...
dowiadywałem o matce, nauczyłem się robić filmy. I nauczyłem się, na czym to polega. Jakby na czym polega ta praca, nie tylko na światłych pomysłach. Ostatnia anegdota, którą wam opowiem. Byłem na statku, który się nazywał Regina Maris. To był angielski żaglowiec, używany do zdjęć przy filmie Andrzeja Wajdy Smuga Cienia. Wajda chciał nakręcić sztorm, operatorem był Witek Sobociński. Ten statek wypłynął z portu i zrobił się dziki sztorm, w związku z tym płynął sobie gdzie chciał. To było Morze Czarne, no było dosyć niebezpiecznie. Wyglądało to w taki sposób, że ponieważ aktorzy nie byli zdolni do grania, ekipa do pracy, załoga, która składała się z angielskich rekrutów, leżała pokotem i tak naprawdę ten statek sobie pływał gdzie chciał, dobrze, że nie zatonął z nami wszystkimi. Wtedy zobaczyłem, co to jest miłość do kina i kto ten film naprawdę robi. Bo wiecie, kto stał na pokładzie wśród tych fal? Na pokładzie wśród tych fal stała tak zwana trójka realizatorska, czyli trzy najważniejsze osoby w kinie. Czyli reżyser, operator i kierownik produkcji. I tworzyli taki zespół, że za kamerą stał Sobociński, Wajda trzymał statyw, a moja matka przykrywała ich obu razem z kamerą szlafrokiem wtedy, kiedy przewalała się przez nich fala. Że było to taki no, naprawdę nieprzeciętny zespół, można powiedzieć nieprzeciętny zespół filmowy, kamera, statyw, szlafrok. Tak to można byłoby nazwać i działało, bo po prostu Wajda chciał mieć sztorm, więc oni to nakręcili we trójkę i nakręcili, mają to w filmie. Dlaczego ja to, o tym opowiadam? Bo się zastanawiam, czy kierownik produkcji, tego typu kierownik produkcji, jest w ogóle na dzisiejsze czasy. Czy to w ogóle ma miejsce dzisiaj? Czy spotykamy w ogóle takich kierowników produkcji? Ponieważ, wiecie, to jest tak, że kiedyś kino było przygodą. Było przygodą zawsze inną, ale najwspanialszą, jaka może się w życiu przydarzyć. I ludzie szli gdzieś, gdzie na końcu czekała zwykle przepaść. Nie wiedzieli, szli w nieznane. Czasami czekała przepaść, a czasami worek pieniędzy. Oczywiście zazwyczaj przepaść, ale kto by nie wierzył w worek pieniędzy. Kino było czymś wspaniałym, czymś niepowtarzalnym i niespotykanym, a dzisiaj kino jest przemysłem. Dzisiaj kino jest taśmociągiem. Dzisiaj kino jest fabryką, a prawdopodobnie na czas przygody i na czas fabryki do zarządzania potrzebni są kompletnie inni ludzie. Więc ja myślę, że takich kierowników produkcji już nie ma i czasy się zmieniły. Ja nie mówię, że na gorsze, ale po prostu tak jest. Dzisiaj ludzie przychodzą do pracy po prostu zarabiać pieniądze. Wychodzą i tyle. Płacą podatki, nie zastanawiają się kompletnie jakby nad tym, co robią. Wystarczy, że mają pracę. Kiedyś to było coś innego. Kino było rzeczywiście najważniejszą ze sztuk i kino było w pewnego rodzaju misją. No a matka ze swoją bezkompromisowością, uczciwością i miłością do kina przestawała powoli pasować do systemu. Wiecie, może dlatego Wojtek Marczewski usunął ją ze szkoły Wajdy, bo już nie pasowała do tego nowoczesnego systemu, no bo dzisiaj już nie wystarczy być po prostu uczciwym. I teraz zobaczcie, jak to wszystko niesamowicie działa, jak to się zamyka w jakiś krąg. Ja dopiero teraz się zastanowiłem, że przecież ten zespół X to tak naprawdę była po prostu szkoła filmowa. No bo to była szkoła filmowa, gdzie grupka mędrców, na początku Bolesław Michałek jako kierownik literacki, Andrzej Wajda jako kierownik artystyczny, moja matka jako szefowa tego całego zespołu, gdzie grupka mędrców opiekowała się grupą młodych, czy też w ogóle debiutujących reżyserów. No,
To było trochę jak teraz. To było trochę jak w szkole filmowej, gdzie młodzi uczyli się od tych doświadczonych i starali się ich prześcignąć, chcieli być coraz lepsi. I to jest niesamowite, że ja miałem to szczęście, że w tym zespole X ja byłem właściwie cały czas obecny. Dziwne to jest dla mnie, że ludzie się nie burzyli, że gówniarz od dziecka po czasy nastoletnie czy studenckie ciągle się gdzieś tam między nimi pętał, no ale może uznawali, że to jest takie matczyne dziwactwo, no ostatecznie jakieś wady musiała mieć. Więc tak to się działo i ja tym jakoś nasiąkłem. Teraz może Freud się kłania, ale może dlatego się tak stało, że teraz ja uczę młodzież, tak, i prowadzę szkołę filmową. To, że ten zespół to była niezmierna szkoła życia i filmu dla młodego człowieka, nie warto nawet o tym mówić, bo to jest oczywiste. Oprócz tego jednak było też to coś niesamowitego w tym wszystkim, ponieważ to była taka grupa ludzi, a ja tam byłem synem pułku dla dzieci, które są obecne na sali, mogę powiedzieć, że syn pułku to był taki dzieciak, maskotka pułku, żołnierzy na wojnie, że ci ludzie zbierali się w jakiejś niesamowitej, twórczej atmosferze. I oni wszyscy ze sobą bez przerwy dyskutowali, recenzowali własne filmy i inne, kłócili się. To wszystko się odbywało w oparach dymu, a czasem i wódki. Myślę, że zdecydowanie byłem wtedy biernym palaczem. No więc to wszystko razem spowodowało, że ja gdzieś się tym filmem zaraziłem i co ja innego teraz właściwie mógłbym robić. Wiecie, czy to było mądre ze strony matki, albo czy można ją nazwać odpowiedzialnym rodzicem? Nie wiem. Nie mam pojęcia, no ale z drugiej strony to dzisiaj wy siedzicie w mojej szkole filmowej, a nie ja w waszej. Także może to się z czegoś i urodziło. A z drugiej strony myślę też, że matka dobrze odrobiła jednak lekcję wychowania, no bo kiedy straciła wzrok i nie mogła się już poruszać, no to ja wziąłem kredyt. Kupiłem większy dom po to, żeby mogła z nami zamieszkać i spędzić sobie te ostatnie lata życia wśród najbliższych, a nie wśród obcych ludzi w jakimś szpitalu czy gdziekolwiek, co zważywszy, że do końca wypalała dwie paczki papierosów dziennie i popijała koniak, było dla niej rzeczą podstawową. Dla takiej niezależnej osoby myślę, że nawet może najważniejszą. Mówię to do przyszłych adeptów produkcji. Miłość do kina, uczciwość, zdrowy rozsądek i brak tolerancji dla idiotów. Tym się kierujcie. Mam nadzieję, że też coś po niej z tego odziedziczyłem. I na koniec wam jeszcze powiem, jak w czasie tego szalonego rejsu przez Morze Czarne, przy filmie Smuga Cienia, podbiegł nagle do matki pewien rozhisteryzowany aktor, który machał rękami, tupał nogami i wrzasnął: proszę pani, proszę mnie stąd natychmiast wysadzić. Matka powiedziała: proszę bardzo, niech pan wysiada. Dobrze, to może jako jedyną kobietę wśród nas Magdę Łazarkiewicz. Basia była twoim kierownikiem produkcji i szefową twojego debiutu, więc bardzo cię proszę o kilka słów. No rzeczywiście tak się składa, że tu jestem w tym gronie jedyną kobietą, więc może pójdę tym tropem i takim tutaj wpuszczę taki troszkę kobiecy element do tej rozmowy, przy czym uzupełniając to, co powiedział
Maciek Obasi, to bym dodała jeszcze jedną bardzo ważną cechę jej, a może i nawet dwie. Ona miała takiego niesamowitego czuja filmowego. Po prostu patrząc na człowieka, umiała go prześwietlić swoimi oczami i zdecydowanie ocenić, czy to jest człowiek filmu, człowiek kina, czy nie. I czy to, co, z czym przychodzi, w sensie propozycji, jest coś warte, czy nie. To był jakiś niesamowity instynkt, który była obdarzona i ten instynkt połączony z miłością do kina, szczerą absolutnie, jeszcze się objawiał też czymś takim niesamowitym, co z dzisiejszej perspektywy mojej zawodowej oceniam jako wartość niebywałą i już niestety bardzo rzadko spotykaną wśród producentów. Mianowicie miała takie otwarcie, taką ciekawość i szacunek dla wizji twórczej. Ja właśnie z tej perspektywy wielu lat uprawiania tego zawodu już teraz, muszę powiedzieć, miałam to szczęście, że przy moim debiucie w filmie Ostatni dzwonek spotkała się dwójka najlepszych producentów, z jakimi miałam do czynienia. Mianowicie obecny tu Janusz Kijowski, który był szefem wówczas studia Iżykowskiego, do którego należałam i w którym powstawał ten film, właśnie w kombinacji z Basią Petrzysicką, którą też uważam właściwie za producentkę, bo jej funkcja to się nazywała wówczas kierownik produkcji, ale tak naprawdę ona była współproducentką filmu i tak się zachowywała wobec filmu. I muszę powiedzieć, że ta jej otwartość i ciekawość nie dotyczyła tylko takich wybitnych reżyserów, z jakimi miała do czynienia, jak Andrzej Wajda, którego oczywiście wielbiła, kochała i który był numer jeden w jej sercu, ale nawet no, takiej debiutantki, dziewczyny, młodej reżyserki, jaką byłam ja. A w dodatku muszę powiedzieć, i tu jest, że tak powiem, wyolbrzymiam ten wątek kobiecy, tak się złożyło, że przystępowałam do realizacji tego filmu, będąc w zaawansowanej mocno ciąży. No i oczywiście żaden kierownik produkcji nie miał odwagi, żeby rzucić się w taką przygodę z debiutantką, kobietą, reżyserką z brzuchem, prawda? Jedyną osobą, która się na to zgodziła, była właśnie Basia Petrzlesicka, którą znałam, ponieważ pracowałam jako asystentka Wajdy przy filmie Panny z Wilka i bardzo wtedy się polubiłyśmy i tak mogę powiedzieć, że nawet zakumplowałyśmy. No i właśnie do niej się zwróciłam z tą propozycją. No i ona przemyślała to, oczywiście nie zgodziła się tak od razu, ale powiedziała mi, okej, okay, dobrze, zaprosiła mnie na taką męską rozmowę, tak to chyba do niej pasowało. I powiedziała, okej, okay, dobrze, robimy ten film, ale pod warunkiem, że nie będę stosowała żadnej taryfy ulgowej. No i rzeczywiście, muszę powiedzieć, że dotrzymała słowa. Nie zastosowała żadnej taryfy ulgowej. No ale okej, okay, zrobiliśmy ten film. I muszę powiedzieć, ja zresztą miałam szczęście zrobić aż dwa filmy fabularne, przy których Basia była kierowniczką produkcji, a tak jak myślę, tak naprawdę producentką. To był właśnie Ostatni dzwonek, mój debiut i film, który realizowałam razem z moim mężem Piotrem Łazarkiewiczem pod tytułem Odjazd. I mogę wam powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, że w czasie realizacji obydwu tych filmów nie pamiętam żadnego spięcia, żadnej awantury, żadnego z jej strony stwierdzenia, że czegoś się nie da. Po prostu ona była absolutnie nastawiona na to, żeby pomagać i realizować wizję reżysera. To jest niesamowite i naprawdę w dzisiejszych czasach, którymi rządzi algorytm, prawda, pieniądze, te wszystkie presje, którymi jesteśmy poddani podczas realizacji filmu, no to kompletnie wtedy jakby nie istniało. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy, że chociaż były to trudne i opresyjne czasy, to jednak mieliśmy jakąś darowaną, niesamowitą wolność twórczą.
No i Basia była jej częścią niewątpliwą. A jeszcze przypomnę taką dość zabawną anegdotę. Film zrealizowaliśmy, skończyliśmy zdjęcia gdzieś mniej więcej w połowie sierpnia. I pamiętam, że w moje ręce wpadło takie pismo do Naczelnego Zarządu Kinematografii. I to pismo brzmiało mniej więcej tak. Kierownictwo produkcji filmu Ostatni Dzwonek, Barbara Petrzlesicka, zwraca się do Naczelnego Zarządu Kinematografii z prośbą o przesunięcie terminu kolaudacji filmu Ostatni Dzwonek z następujących powodów. Punkt pierwszy. Zajętość sal synchronizacyjnych, tam dźwiękowych w okresie od do. Punkt drugi. Poród reżysera. To była cała Basia. Dziękujemy, Magdo. Ponieważ w międzyczasie został przywołany Janusz Kijowski, to poproszę Janusza o wspomnienia ze współpracy z Basią. Po pierwsze, to nie słuchajcie tych dobrych rad, które mówią, że kiedyś było lepiej i kiedyś było przyjemnie i szło lepiej i tak dalej, i tak dalej, bo każdy czas wasz też za 2-3 lata, za 5 zmieni się znowu jakiś nośnik, jakaś technologia i będzie się zupełnie inaczej kręciło filmy, ale film jest w dwóch miejscach, znaczy tu i tu, prawda? I jeżeli tego przestrzegacie i będziecie przestrzegać, to będziecie równie twórczy jak była Barbara Petrzlesicka, jak był Andrzej Wajda, jakby byli nasi koledzy z zespołu X, bo po prostu jak się nie kłamie, to jesteśmy w stanie coś dobrego zrobić. Na temat Basi, ja mam takie staromodne skojarzenia, takie banalne powiedziałbym. To ciepło, to taka matczyna miłość, opiekuńczość, empatia, prawda? To wszystko, co należy do arsenału takich przedwojennych stereotypów wspaniałej mamy. W zespole X oczywiście szefem był Andrzej Wajda, który rzadko bywał na Puławskiej, bo albo kręcił swoje filmy, albo szykował następne scenariusze czy scenopisy. Był Bolo Michałek, który był takim autorytetem, powiedziałbym, intelektualnym, wielki erudyta, wspaniały krytyk, ale w takim jeszcze staromodnym tego słowa znaczeniu. Ale przede wszystkim była Basia. Słuchajcie, do zespołu X na Puławską 69, nie, 61, tak, przychodziło się bez żadnych interesów. Nie przychodziło się dlatego, że było wyznaczone spotkanie z Bolesławem albo z Andrzejem albo z Basią Petrzlesicką, tylko się przychodziło, bo przechodziłem, to wpadnę, to napiję się herbaty, to pogadamy, wymienimy się jakimiś plotkami, nowinkami i tak dalej. Tam się chciało siedzieć na tej słynnej kanapie Wajdy. W innych zespołach tak nie było. W innych zespołach się przychodziło na umówiony termin przez sekretariat, prawda, na spotkanie z kierownikiem artystycznym albo z kierownikiem literackim albo z szefem produkcji. To jest wzór nie do podrobienia, bo dzisiejsze producentki, które są fantastycznymi dziewczynami, kobietami, raczej kojarzą się z takim typem żylety, prawda? Taki businesswoman, takiej ostrej, która decyduje za nas, bardzo często za reżyserów, co można kręcić, czego nie. Basia, mimo tej stanowczości swojej, o której Maciek opowiadał, i to wszystko się zgadza, to
to jednak ona dopasowywała tą swoją miłość do każdej indywidualności reżyserskiej. Ona szanowała nasz zawód reżysera i zawsze to my byliśmy jakby na świeczniku, no tej płonącej świecy, którą ona zapalała. Fantastyczna osoba, niepowtarzalna. No dobrze, że chociaż zostawiła po sobie Maćka. O Basi to, no tu właściwie bardzo dużo zostało powiedziane. Dobrze, że przy okazji się mówi również o zespole X, bo z tego, co się zorientowałem, młodzi ludzie jeszcze nie bardzo wiedzą o tym systemie, który moim zdaniem, chyba tutaj się zgodzą koledzy ze mną, to był najlepszy system filmowy, no chyba lepszy od dzisiejszego. Byli tam po prostu fajni ludzie i fajni reżyserzy. Natomiast jeśli chodzi o Basię, to chciałbym jeszcze jedną cechę dodać, a mianowicie lojalność. Była niezwykle lojalna, dlatego że można było, znaczy do niej docierały na pewno ona w trakcie realizacji różne plotki, różne nieprzyjemne opinie. Ona nigdy ich nie przekazywała do swoich szefów i zachowywała je dla siebie. Wiem to, ponieważ przy jednym z filmów miałem kierownika produkcji, który pisał donosy co kilka dni do zespołu. To tak zwane raporty były, ale właściwie to były donosy, gdzie się skarżył bardzo często, nie tylko na części ekipy, ale bardzo często również i na reżysera. I Basia nigdy o tym nie wspomniała, nigdy nie zrobiła z tego problemu. Bo tam były pewne oczywiście rzeczy, które może nie należało robić, ale szereg rzeczy było oczywiście takich wydumanych, więc to nie było do końca zawsze, te raporty nie do końca były prawdziwe. No w każdym razie Basia je chowała do szuflady albo wrzucała do kosza i uważam, że to była wspaniała cecha, może chyba nawet jedna z lepszych cech, jakie człowiek może posiadać, bo to jest bardzo ważne, żeby jeśli się pracuje, współpracuje z kimś, żeby być do końca jego przyjacielem i go nie zdradzać w żaden sposób. I taka była właśnie Basia, za co no, teraz już mogę podziękować. Jest to późne podziękowanie, no ale robię to. Także tyle mogę powiedzieć. Januszu. Tak, to bardzo ważne, co i Maciek mówił, Janusz i Felek, o tych cechach wolicjonalnych Barbary Petrz-Lesickiej. Ja chcę do tego dodać, bo absolutnie mają rację i pod tym się podpisuję, motto, które stało się moim mottem, a które usłyszałem od Basi. Każda decyzja jest lepsza niż brak decyzji. W filmie to jest po prostu absolutna konieczność. No bo nagle deszcz pada. No i co, możemy robić zdjęcia, możemy kontynuować, rozgrzebana scena do połowy była bez deszczu, teraz jak to umotywować? No to są wyzwania, ale nie możemy czekać cały czas, bo może przestanie padać, a może nie przestanie. Więc trzeba mieć co? Wyobraźnię. I dlatego ten zespół X był w moim przekonaniu fantastyczny, że to nie był sztywny podział, że Wajda jest od reżyserii, Michałek od scenariuszy i scenopisów, a Petrz-Lesicka od produkcji filmów. Nie, to wszystko był system naczyń połączonych. My żeśmy się wzajemnie uzupełniali.
A więc trzeba sobie wyobrazić. Panie Zaorski, a co będzie, jeśli jutro będzie padało? Czy pan może robić zdjęcia? No tak. A głównie aktorzy w związku z tym co? W czapkach, w kapeluszach? A może parasole? Czy to pasuje do charakteru tych postaci, czy nie pasuje? A więc wychodzenie i przewidywanie tego, co się może stać. To jest twórcza praca. To nie było tak, że Basia była tylko i wyłącznie od prozaicznego załatwiania, że było czasie i tak dalej, i tak dalej. To mi się bardzo podobało, a lojalność fantastyczna. Opowiem wam taką scenę. Wajda kręci wesele niedaleko na grobli pod Tarczynem. Piękne wierzby płaczące aż po horyzont z jednej i z drugiej strony. I pewien adept naszego zespołu, nie chcę mu robić przykrości, więc nie wymienię, kto to był, podlatuje do Wajdy i mówi: Panie Andrzeju, a jakbyśmy tak te wszystkie wierzby podpalili? Andrzej, malarz też przecież, zobaczył. No cholera, nie wiadomo, co to znaczy, ale pięknie, nie? Palą się aż po horyzont te wszystkie wierzby płaczące. Boże, no to jest Fryderyk Chopin, jeszcze no w ogóle coś, kwintesencja polskości. Już widzi, że oczyma wyobraźni, że chce to kroczyć i wtedy Basia się włącza do akcji i mówi: ty gnoju ty, ty chcesz, żebyśmy wszyscy do pierdla poszli? Spierdalaj mi stąd. No i to jest lojalność, to jest właściwe zachowanie, to jest obrona reżysera. Miałem jeszcze tę wielką przyjemność, że z Basią pracowałem również jako samodzielny reżyser, a ona była kierownikiem produkcji przy filmie Baryton i przy filmie Jezioro Bodeńskie. I pamiętam, jak to się zaczynało. Ja mówię: Basiu, kto może być kierownikiem produkcji? Ja byłem związany mocno z Elżbietą Kozłowską, z którą zrobiłem Dziecinne pytania w zespole X. Ona tragicznie zginęła w wypadku samochodowym. Myślałem, że do końca życia będziemy razem pracowali, bo tak żeśmy się bez słów rozumieli. I mówię: Basiu, no ja teraz po odejściu Eli Kozłowskiej to właściwie, no nie wiem, no nikt mi nie pasuje. Ona tak popatrzyła na mnie i mówi: a może ze mną byś chciał pracować? To ja padłem na kolana, mówię: tak, to jest jedyne i wyłączne rozwiązanie. Także to trzeba powiedzieć, że to nie był zespół, gdzie my żeśmy przychodzili jako petenci. My żeśmy się kolegowali, my żeśmy się przyjaźnili, my żeśmy nawzajem sobie pomagali. Kiedy miałem trudną, cenzuralną sytuację, dwa moje filmy na półkach w stanie wojennym, Felek udostępnił mi swój scenariusz pod tytułem Baryton. I ja go zrealizowałem, bo Felek się zajął filmem Idol o Marku Chłasce. To jest po prostu dowód no, fantastycznego uznania, pomocy. Wybawiłeś mnie wtedy z wielkiej opresji, także dzięki ci za to również. Ale takie wypadki nie są mi znane w innych zespołach. Bo tam było zupełnie inaczej, bo się przychodziło od 8:15 do 16, prawda, i szybko uciekało. Janusz Kijowski ma absolutną rację. My żeśmy po prostu przychodzili do zespołu, bo chcieliśmy być razem. I żeśmy gadali, wygłupiali się, ustalali jakieś plany. Jak było za dużo gości, no to szliśmy do Mozaiki. Do tej pory oldschoolowa kawiarnia taka istnieje. Ja mówię, że oprócz zespołu X najsłynniejszym był zespół filmowy Mozaika. I jeszcze jedna historia, mianowicie raz Basia tylko mnie o coś poprosiła. To też dowodzi po prostu tego, że wszystko załatwiała, że nie chciała nas obciążać swoimi problemami, produkcyjnymi problemami związanymi z realizacjami w zespole X i tak dalej, i tak dalej. Otóż było komisja ocen produkcyjnych. Film Matka Królów został położony na półki jako film wrogi ówczesnej władzy. I Basia mówi: Janusz, bardzo bym cię prosiła, przyjdź jutro na tą komisję, bo mam przecieki, że po prostu dyntojrę chcą nam zrobić. No, i dać najniższą kategorię oceny, a to oznacza wtedy, że nikt z realizatorów nie dostaje złotówki nawet. Ostatnia rata przepada. I tam się odbył jakiś kapturowy sąd. Jak Lewica, Basia walczyła o mój film. Ja również tłumaczyłem, że jak w
stanie wojennym robić film bez przekroczenia. Jak my mieliśmy zdjęcia plenerowe, a był zakaz zgromadzenia powyżej 3 osób, a ja miałem pochody pierwszomajowe do nakręcenia. Więc to wszystko się wydłużało i wydłużało, a w związku z tym ceny rosły. Ale taśmę żeście przekroczyli. Te osoby były tak nieprzygotowane, że ja im wytłumaczyłem, że to jest czarno-biały film, bo oni myśleli, że kolorowy. Nawet się nie pofatygowali, żeby ten film zobaczyć. I mówię przez NP7, NP55, Orwoska, taśma Orwokolor, o której operatorzy mówili kurwokolor i mieli rację, bo nie wiadomo było, jaki będzie efekt po naświetleniu. Otóż to była taśma tania jak barszcz i nawet to przekroczenie to nie było niczym, co negatywnie mogłoby się odbić na budżet. Kategorie. I nasi koledzy pod przewodnictwem dyrektora Bacha dali zerową kategorię. I nikt z ekipy od oświetlacza do reżysera nie dostał ostatniej raty. To były te ciężkie momenty i wtedy się przyjaciół poznaje. I Basia mi podziękowała, ja jej podziękowałem. Mówię, no to jeszcze nie ten czas i nie ten moment, zobaczycie. Wygramy. No jak Złote Lwy w Gdańsku dostałem 6 lat później, no to do Basi zadzwoniłem. I mówię, Basiu, pamiętasz, co wtedy żeśmy sobie mówili? No i to się spełniło. Także piękne chwile to były i bardzo jestem jej wdzięczny za to, że Maćku chyba się nie obrazisz, ale ona dla mnie się jawiła jak taka kwoka, która te pisklęta, którymi my wtedy byliśmy, jak matka, jak kwoka stara się po prostu, żeby one wyrosły, dojrzały i tak dalej. No to był zespół cech ludzkich, bo czasami ktoś jest full professional, ale za tym jakiś chłodzik się czai, jakaś zewnętrzność. To była pasjonatka, pasjonatka i dlatego po prostu, żeśmy się rzucali w rozmaite projekty, bo wiedzieliśmy, że mamy opiekę kogoś, kto nam zawsze pomoże. Basiu. Poproszę Staszek. Ja bym chciał tylko powiedzieć króciutko, że ja byłem drugim reżyserem przy filmie Andrzeja Wajdy Kronika wypadków miłosnych i pani Barbara w pewnym momencie przed zdjęciami powiedziała, Andrzej, może by tych młodych ludzi, to tam mieli grać w dużej mierze amatorzy, wziąć na taki obóz szkoleniowy, gdzie by im pokazać, jak się powinno ruszać, jak się ruszali młodzi ludzie przed wojną, jak mówili, jak się zachowywali. To były 3-dniowe warsztaty, ale ten pomysł pani Barbary zwróciła mi uwagę na to, że funkcja kierownika produkcji tak zwanego i producenta kreatywnego właściwie w przypadku pani Barbary nie miała, ta różnica nie istniała. Pytanie padło, czy tego typu połączenie kierownika produkcji i producenta kreatywnego ma w dzisiejszych czasach sens. Ja bym powiedział, moi drodzy, że wyłącznie taka kombinacja ma dzisiaj sens, dlatego że wy jesteście w tej sytuacji, w której pani Barbara umiała łączyć sferę Excela, czyli liczenia, ze sferą Worda, czyli scenariusza i myślenia kreatywnego. Przekładając to, wtedy nie było Worda i Excela, natomiast ja mówię o sposobie myślenia. Łączyła te dwa światy, bez których film nie funkcjonuje. To znaczy organizacyjną umiejętność opanowania filmu z pomysłowością i wyczuciem strony artystycznej i merytorycznej. I jeżeli to przełożymy na dzisiejsze czasy, to wy nie macie innej drogi, jak łączyć te dwie funkcje w sobie. Znaczy nie można w tej chwili być kierownikiem produkcji wyłącznie od liczenia pieniędzy, ponieważ warunki was zmuszą do tego, żeby myśleć o meritum. Maciek Ślesicki mówił o tym, czego nauczyła go mama. Ja bym powiedział, że nauczyła go jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, że ograniczenia produkcyjne są rzeczą kreatywną, są inspiracją. Nie wierzcie w to, że przy dużej ilości pieniędzy automatycznie będą dobre efekty artystyczne. Tak to nie działa. Natomiast musicie uczyć się, tak jak było tutaj powiedziane,
że mieszka film w głowie i w sercu. Jeżeli nie oddacie swojego serca, w sensie emocji, ale również głowy, w sensie poszerzania swojej wrażliwości i wiedzy o filmie, czytania odpowiednich lektur, czytania scenariuszy, to nie będziecie w stanie oceniać materiałów, do których was zapraszają. A przecież wy też się za chwilę będziecie grupować w zespoły, choćby po to, żeby robić niezależne produkcje dla internetu. To się już dzieje. Także ja myślę, że odpowiadając krótko na to pytanie, czy jest takie miejsce w dzisiejszych czasach na osobowości, czy na łączenie takich cech, jakie miała pani Barbara, to ja wam życzę tego, żebyście jak najwięcej tych połączeń z tej szkoły wynieśli. Będąc drugim kierownikiem produkcji, który się zajmował obiektami zdjęciowymi, stanąłem przed wyzwaniem w filmie Kronika wypadków miłosnych, w którym wpadliśmy niestety na pomysł, że wszystkie cztery strony świata głównego domu bohaterek były kręcone w czterech różnych miejscach, czyli konkretnie w Drohiczynie nad Bugiem, w Przemyślu nad Sanem, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Chyliczkach wnętrze i wyjście. Podziwiałem, ja będąc wtedy już zasiedziałym asystentem i drugim kierownikiem produkcji, podziwiałem decyzję Basi, jak pogodzić cztery lokalizacje, cztery wyjazdy ekipy i wszystko po to, żeby zostało napisane tak jak w scenariuszu. Największym wyzwaniem było dla mnie organizacja zdjęć filmowych w Przemyślu. Pojechaliśmy na dokumentację do Przemyśla ze scenografem Januszem Sosnowskim i panem Andrzejem Wajdą i oczywiście dworzec przemyski jako najbardziej zbliżony do dworca wileńskiego, bo nie uzyskaliśmy zgody na realizację zdjęć w Wilnie, ze względów oczywiście znanych, został przedstawiony reżyserowi i zaakceptowany. Jak już miałem pomysł, jak zdemontować 360 anten, przenieść cztery przystanki autobusów miejskich sprzed dworca i zlikwidować, czyli przenieść postój taksówek, dostaliśmy pismo z głównej ochrony kolei SOK-u, że zdjęcia na dworcu w Przemyślu nie mogą się odbyć, dlatego że to jest dworzec graniczny. W związku z tym Basia powiedziała do mnie, nie wiem jak to zrobisz, ale jedź i załatwiaj i się bez pozytywnej decyzji nie pokazuj. No i załatwiłem. Basia Ślesicka, Pet Ślesicka była taką moją mamą, drugą mamą filmową. Nauczyła mnie wielkiej miłości też do filmu i nauczyła mnie też myślenia takiego kreatywnego. Ja kiedyś pamiętam, robiliśmy taką kilkudniową usługę do filmu Arsène Lupin, to był taki serial francuski. No i zadzwoniłem do produkcji, nie było oczywiście telefonów komórkowych, gdzieś tam 50 groszy czy złotówkę, nie pamiętam dokładnie. Wrzuciłem i dzwonię, mówię, pani Basiu, przydał mi się podnośnik tutaj na planie. Ona mówi, no ale co, mamy ci załatwić to, mam kogoś wysłać? Nie, mówię, mam podnośnik, ale no dobrze, ale do czego ci? Mówię, no bo to wniesie mi dodatkowy efekt taki wizualny do tej sceny, bo będę mógł unieść bohatera, aktora na wysokość 1,5 metra, a praktycznie byliśmy przed stodołą, przed klubem Stodoła w Warszawie. I ona mówi, a to będzie widoczne na ekranie, to wniesie coś, pomoże wam? Tak, no to nie zawracaj mi dupy, tylko weź ten podnośnik, jak go masz pod ręką. Ja mówię, ale dzwonię, bo chcę się dowiedzieć, no trzeba zapłacić za to będzie, bo 2 godziny musimy wynająć, tak? Musimy zapłacić. Ona mówi,
ty jesteś też od tego, żeby reżyserowi było łatwiej i żeby to, jak podejmiesz decyzję taką, żeby to było widoczne na ekranie. A od pieniędzy to jestem ja i o to się nie martw. Taka była Basia i ona zawsze myślała obrazem, tak samo ekranem. I to były jeszcze czasy, kiedy kierownik produkcji był normalnym twórcą. Dzisiaj to spopularyzowane zostało, ta funkcja, bo producent kreatywny, jak moi poprzednicy mówili, przejmują taką rolę. Dzisiejsi kierownicy produkcji zostali tak troszeczkę ograniczeni tylko do słupków. A jeszcze w tamtym czasie, co mogę wspomnieć i powiedzieć, podzielić się z wami, to już tak troszkę może żartobliwie, że Basia powiedziała, słuchaj, tak w zasadzie to film robicie wszyscy wy, robią ludzie. Kierownik produkcji jest od tego, żeby dobrać zespół, który będzie się rozumiał, który będzie współpracował, a kierownik produkcji będzie czuwał, żeby nikt nie poszedł siedzieć, bo to były takie czasy, gdzie rekwizytor musiał załatwiać kiełbasę gdzieś w kwiaciarni i tak dalej, dając komuś akumulator, bo wszystko było na kartki. Także Basiu, dziękuję ci i do dzisiaj myślę tak, jak mówiłaś, myślę, że mój pomysł też powinien być zrealizowany w momencie, kiedy jest widoczny na ekranie i przyniesie jakiś ciekawy rezultat filmowy i nie tylko wizualny. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze by chciał? Bardzo byłem dumny, jestem dumny, że mogłem w zespole X pracować. Po dużych dokonaniach przy realizacji Nocy i Dni trafiłem. I co mnie na dzień dobry urzekło, to że Basia cudownie czytała materiały literackie i umiała pięknie rozmawiać z realizatorami. To było niebywałe, to była dla mnie coś niebywale odkrywczego dla młodego człowieka, żeby umieć czytać scenariusz, zrozumieć intencje twórców, reżysera przede wszystkim, autora scenariusza i tak wnikliwie przeczytać poszczególne trudne sceny, żeby skosztorysować. Ona to robiła genialnie. Czytając materiał literacki umiała rozmawiać, zrozumieć jakie są potrzeby, jakie są priorytety, a jednocześnie umiała to przeliczyć na pieniądze. Dla niej niezwykle ważny był okres przygotowawczy. Uważała, że to jest podstawa realizacji filmu. Im więcej potu, im więcej pracy w trakcie okresu przygotowawczego, tym realizacja to będzie tor bobslejowy. Unikniemy w ogóle wielu nieszczęść. To było, a przy tym wszystkim to, co było tutaj powiedziane, lojalność, empatia, zrozumienie. Każdy mógł przyjść do Basi z niezwykle ważnymi sprawami, ale umiała znaleźć czas i właściwy język dla poszczególnych grup zawodowych. Niebywały człowiek, wiele wyniosłem, jestem wdzięczny, świeć Pani nad jej duszą i do swoich realizacji praktycznie to zrozumienie ludzi, towarzystwo oraz tekst jest najważniejszy. A za tym wszystkim stoją ludzie. Trzeba się szanować przede wszystkim i być wobec siebie lojalnym. Dziękuję, Basiu. Drodzy Państwo, witamy pana Janusza Majewskiego, który również był członkiem zespołu filmowego X. Teraz tak, ja nigdy nie byłem członkiem zespołu, natomiast bo byłem w innych zespołach. Natomiast zrobiłem gościnnie dwa filmy w X-ie i Sprawy Gorgonowe i taki telewizyjny film według Iwaszkiewicza Stracona noc. No i wtedy mogłem się już zetknąć z Basią, nie jako z koleżanką wesołą, tylko poważnym kierownikiem produkcji, szefem produkcji filmu. No i widziałem, dlaczego ona tak długo tam jest, no bo to wszystko chodziło jak w zegarku. I
Także moje wspomnienia już te poważniejsze są równie dobre. No i cóż, odchodzimy. Trudno, takie jest życie. Cieszę się, że zdążyłem i że mogłem wam powiedzieć tych parę słów, bo to nawet nie chodzi o te fakty, tylko chodzi o to, co zostaje. To poczucie jakiejś wspólnoty, jakiegoś wspólnego widzenia świata. Dziękuję ci, Basiu. Ja byłam asystentem reżysera, no i jakby moim zadaniem było również organizacja statystów, epizodystów. I mieliśmy zdjęcia w Drohiczynie, gdzie mieliśmy mieć pułk wojska. Przy tym filmie wojsko w ogóle odmówiło nam współpracy. Nie mogliśmy też korzystać z żadnych szkół, podchorążówek, straży pożarnej, no żadnej jakiejś takiej instytucji. I ja przyszło mi do głowy, żeby się zgłosić do świętej pamięci już pana Jerzego Szmajdzińskiego. On był wtedy szefem ZMS-u na Smolnej. Znałam go z Wrocławia. Poszłam do niego i mówię: Jurek, słuchaj, może byś nam załatwił ludzi z ochotniczych chówców pracy. On mówi: dobra, nie ma sprawy. No, później produkcja z nim podpisała umowę. Jakiś czas minął, mieliśmy przerwy w zdjęciach, jest czas kręcenia sceny w Drohiczynie. Ja jadę razem z panią Krystyną Zachwatowicz samochodem, rano przyjeżdżamy do Drohiczyna i cóż się okazuje? Są 3 autokary, puste, ludzie nie przyjechali, nie mieliśmy w ogóle ani jednego faceta na zdjęcia. I tutaj Basia Pećlesicka udała się do proboszcza miejscowego. Proboszcz zwołał ludzi w parafii. No i mieliśmy ludzi, tylko musieliśmy trochę ich przeszkolić, żeby mogli maszerować, ubrać w kostiumy. I tak została uratowana scena. No i ja. Basiu, dziękuję za wszystko. Jeszcze tylko chcę dodać, że była też niesamowicie namiętną grzybiarką. Ona wszystko robiła z taką niesamowitą pasją. Pamiętam, że przyjechała do nas, do naszego domku takiego na Mazury. No i właśnie z tym celem, żeby iść na grzyby. No wszyscy myśleli, że to będzie miła przechadzka po lesie. Tymczasem ona nas tam przegoniła tak, że wszyscy z wywieszonymi językami, rzeczywiście sporymi zbiorami, wróciliśmy do domu. No ale właśnie chcę powiedzieć, że każda taka rzecz to była robiona przez nią na 200%. Ona nigdy nie odpuszczała. I w ogóle tego też mnie nauczyła, że nigdy nie należy odpuszczać. Ani na poziomie jednej sceny, ani na poziomie sekwencji, ani na poziomie filmu i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie odpuszczać. To myślę, że to była jej dewiza. Bardzo jeszcze trzeba wspomnieć, że miała duże zasługi w działaniach w podziemiu w czasie okresie Solidarności i stanu wojennego. Ja na koniec tylko jeszcze taką króciutką historię. Wprawdzie z panią Barbarą nie miałem okazji współpracować, ale musisz, Maćku, wiedzieć, że produkcja wówczas w Katowicach jedynie w latach 90., kiedy ja studiowałem, to była produkcja absolutnie nastawiona na to, żeby być kiedyś jak pani Barbara Pećlesicka. Była naszym absolutnym idolem. I tak cała grupa właśnie przechodziła przez całą szkołę produkcji w tamtych czasach, a później, jak się zdarzyło tak, że ja w jakimś sensie, kiedy pani Basia już nie robiła filmów, wszedłem w jej rolę, pracując z panem Andrzejem Wajdą przez prawie dekadę, to pamiętam taką pierwszą rozmowę z panem Andrzejem, kiedy Michał Kwieciński przedstawił mnie jako kandydata na kierownika produkcji jego kolejnych filmów, to pan Andrzej tak spojrzał na mnie i mówi: a pan wie, że ja pracowałem z panią Barbarą Pćlesicką? Mówię, wiem. I my w całą szkołę absolutnie żyliśmy w tym poczuciu, że chcemy być tacy jak ona. A pan Andrzej mówi: no, może coś z tego będzie.
Dziękuję bardzo wszystkim. Szkoda, że czasu zabrakło troszkę. Niestety mamy następną część, wspaniałe seminarium, wspaniały wykład pani Małgorzaty Radkiewicz, profesora, doktora habilitowanego z Krakowa, filmoznawcę. Również to będzie dedykowane pamięci pani Barbary Petrzesickiej. Dziękuję państwu bardzo.